DLC do Elden Ringa zostało przez gaming journalistów ocenione jako najlepsze DLC w historii, tym samym przebijając Wiedźmina Krew i Wino. Zaś no, po stronie graczy wygląda to już nieco inaczej, ponieważ gra obecnie ma na Steamie opinię mieszaną. Co prawda 68%, więc brakuje jej jedynie 2% do tego, żeby ponownie wróciła na pozytywną. Tym samym jest to najgorzej oceniony dodatek do gier From Software, no jeżeli nie liczyć Ashes of Ariandel do Dark Soulsa 3, gdzie w ogóle ciekawostką również główną opinią, dlaczego jest to negatywnie oceniane z tego, co na szybko poczytałem, jest to, że ludzie narzekają, że to DLC jest po prostu za trudne i wręcz niesprawiedliwie trudne. No i przy DLC-ka do Elden Ringa wrócił klasyczny temat, który pojawia się przy premierze każdego Soulsa, czy to po prostu czegoś w głównej linii, czy właśnie jakiegoś DLC-ka, czy gry From Software są za trudne, czy From Software tym razem przegięło w Shadow of R3, czy to DLC jest po prostu za trudne, jest niedostępne, jest głupio zbalansowane, bo ta trudność nie wynika faktycznie z finezyjności trudnych bossów, tylko po prostu tym, że o matko, one mają nieskończoność staminy, parują we mnie, ja nie mam czasu w ogóle na reakcję, tak trudno mi zareagować, nie mogę nic zrobić i w ogóle nic nie bije i mnie one-shotują. No i porozmawiajmy sobie trochę o tym. Zacznijmy oczywiście od tego, bo ktoś może zaraz wyjść z argumentem, że Janek, Dartian, ty, gagatku, bo to nie jest tak, że ludzie krytykują to DLC tylko za poziom trudności, ale krytykują też za performance, z czym się oczywiście zgadzam, bo to DLC strasznie ścierwi nawet na 40-90 i w porównaniu do podstawki ja nie wiem, co oni tam zrobili, nie mówiąc o tym, że mieli idealną okazję, żeby w końcu zrobić uncap FPS-u w Elden Ringu przy okazji tego DLC-ka, czego również nie zrobili, może wtedy te dropy też by były troszeczkę mniej odczuwalne. Oczywiście oberwało się też open worldowi, jest gorzej pod tym względem moim zdaniem, jeżeli chodzi o podstawkę, świat się wydaje dużo bardziej pusty, ale dobra, nie chcę gadać o tym open worldzie, bo w sumie o tym można by było zrobić oddzielny materiał. Skupimy się na tych recenzjach, które mówią stricte o poziomie trudności, bo ich jest dużo i nawet jeżeli nie mówimy stricte o Steamie, to sam dyskurs, jaki się pojawił w internecie, jest właśnie bardzo mocny nacisk na to, że to DLC jest za trudne i dużo osób mówi, że jest niesprawiedliwie za trudne, że tak to ujmę. No i ja ogólnie wnikliwie przeanalizowałem bardzo dużą część tego feedbacku, na co głównie ludzie narzekają. Tak teraz nie prześmiewczo, bo przecież tam mówiłem, że o matko, że nie mam czasu oddychać, że po prostu bossowie nacierają, nie mam czasu w ogóle zareagować, to jest niesprawiedliwe, patrzysz przez 30 sekund, jak boss atakuje, ty nic w tym czasie robisz. No ja przeanalizowałem wnikliwie te wszystkie komentarze i doszedłem do jednego prostego wniosku. Nie, no dobra, teraz tak na poważnie. Ja ogólnie, warto to zaznaczyć, żeby nie było żadnych niedomówień, nie przeszedłem jeszcze całego DLC-ka. Więc ktoś może teraz powiedzieć, o matko, to co ty pierdolisz, dojdziesz do Mesmera i zmienisz zdanie, jaka ta gra jest trudna. Albo powiecie, a, bo ostatni boss to tobą wytrze podłogę i zmienisz zdanie, cofniesz te słowa, połkniesz je. I tak, ja jestem pewien, że na Mesmerze pewnie będę ze wściekłości walił chujem oraz jajami o blat mojego biurka po prostu w agonalnej wściekłości. Co nie zmienia faktu, że jestem na to gotowy. Większość osób piszących te recenzje, które narzeka na poziom trudności gry, to są ludzie, którzy zatrzymali się albo na Lwie, albo na Renali? Nie wiem, kurwa. Więc wypowiadam się z pozycji osoby, która te elementy, na które większość tych osób narzeka, ma już za sobą. Nie zostałem zablokowany przez te elementy, przez które, nie oszukujmy się, większość osób narzeka. Ale myślę, że warto o tym wspomnieć jakby dla przejrzystości. I czy faktycznie jest tak, że Elden Ring DLC jest za trudne? Jakby w ogóle warto też przypomnieć o tym, że to jest w ogóle też taki Pikachu face, bo zawsze DLC-ki do jakichkolwiek Soulsów były trudniejsze niż podstawka. Wiadomo, że to jest też subiektywne pod niektórymi względami, ale ja zawsze je tak odbierałem, no nie wiem, Artorias i Manus chociażby w Soulsach jedynce. W Bloodborne na wejście do tego pierdolonego DLC-ka dostawaliście zmutowanego konia, który próbuje was zaruchać za wszelką cenę, a na końcu mieliście Orphana of Kos, który jest jednym chyba z najtrudniejszych, ale przy okazji takim najbardziej satysfakcjonującym bossem, jaki jest w Soulsbornach. DLC-ki do gier From Software zawsze były trudne, tylko w Elden Ringu doszło do pewnej rzeczy, która sprawiła, że ludzie inaczej odbierają to DLC, ponieważ to, o czym mówiłem nieco wcześniej, że Elden Ring ma open world. Co za tym idzie? W Elden Ringu dużo bardziej łatwiej jest się zoverlevelować niż w jakimkolwiek innych grach od From Software. I to nie jest też tak, że w innych grach nie mogliście tego robić. Oczywiście w innych grach From Software też mogliście się zoverlevelować, mogliście próbować bruteforsować niektóre rzeczy, ale przez sam fakt, że w chociażby takim Dark Souls 1 to by się wiązało z tym, że musicie tak naprawdę w kółko biegać po jakiejś lokacji, w kółko robić to samo i większość z was po prostu w przypadku takiego overlevelowania się po prostu zażygała z nudów pod siebie, gdybyście musieli to robić. W Elden Ringu przychodzi to o wiele łatwiej, a po drugie mam wrażenie, że w ogóle co za tym idzie, trzeba było dostosować tego statystyki,
Chociaż tego nie jestem pewien, nie mam białka na to, ale mam wrażenie, że jednak statystyki są o wiele potężniejsze w Elden Ringu niż w wcześniejszych Souls-like'ach i może to być właśnie powiązane z tym, że no trzeba było to dostosować właśnie do tego potencjalnego levelowania pobocznymi rzeczami w open worldzie, ale może w tym momencie pierdolę, jeżeli jakiś większy specjalista od Souls'ów ogląda ten materiał, jakby dokładnie wie, czy z tymi statystykami to prawda, czy nie, to może mi odpowiedzieć. Ale tak czy inaczej, clue jest takie, że dużo osób po prostu przez Elden Ringa się przepierdoliła niemalże na chama. I żeby nie było, nie uważam, że jest w tym coś fundamentalnie złego. Piotr Maciejczak niedawno popełnił takiego tweeta, którego zresztą skomentowałem na moim Twitchu, na twitch.tv/DartianPodłoga, w którym właśnie mówił o tym, że używanie summonów jest złe, używanie mimików i ashes jest złe, używanie koopa jest złe, najlepiej jest po prostu swój pierwszy raz przejść tak całkowicie bez tych dodatkowych wspomagaczy. Ja się oczywiście z tym zgadzam, żeby nie było, bo ja uważam, że ogólnie Soulsy w esencji to są gry, w których wy nie walczycie z trudnymi bossami, to są gry, w których wy kurwa walczycie sami z sobą i to jakby łamanie własnych słabości, a co za tym idzie łamanie kolejnych bossów, co za tym idzie, jest najbardziej satysfakcjonującą rzeczą w tych grach i to one dają najwięcej frajdy. Co nie zmienia faktu, że ja osobiście nie będę mówił nikomu, jak ma grać. Czy ja mogę uważać za dziwne, że ktoś na przykład, nie wiem, używa koopa i potem stoi w kącie, kiedy kolega bije za niego bossa? Oczywiście to jest totalnie skrajny przykład, ale takie sytuacje też są. Oczywiście, że uważam, że to jest dziwne. I sam o tym mówiłem, nagrywając w ogóle też takie ironiczne, bo pierwszy materiał po reaktywacji mojego kanału dotyczył Elden Ringa i tego, jak się journaliści zesrali na poziom trudności. Czy ja uważam, że w ogóle każda gra powinna być dla każdego? I szczerze mówiąc, nie do końca. Więc zostańcie ze mną do końca, aż wytłumaczę mój punkt widzenia, bo to znowu nie jest tak, że ja chcę komuś powiedzieć, że ej, ta gra jest dla ciebie za trudna, nie graj w nią, pal gumę, to jest tylko dla elitarystów, to jest dla wykwintnych, potężnych graczy. Ja lubię grać w RTS-y. Ale jestem w nie mega chujowy. Potwierdzić nawet moja żona, która gra w Hirki trójkę od dzieciństwa i po prostu łoi mi w nich dupę na każdym kroku i w jaki sposób by tylko nie chciała. Ja lubię RTS-y, lubię to zarządzanie armią, lubię to rozbudowywanie miast, lubię to klikanie, lubię całą tą otoczkę RTS-ową, ale jestem w nie giga chujowy, zarówno w kampaniach, jak i przeciwko żywym ludziom. I oczywiście mogę odpalić takiego RTS-a na easy mode, ale co z tego, skoro wtedy to AI jest totalnie głupie, zachowuje się gorzej niż małpa na monocyklu i ja rozjeżdżam to AI bez absolutnie żadnego problemu. Nie mam wtedy satysfakcji z grania w takiego RTS-a, bo totalnie ginie ten element jakiegokolwiek wyzwania i analogicznie jest w Soulsach. I znowu, jeżeli ktoś w przeciwieństwie do mnie umie czerpać fan z Soulsu, po prostu samego faktu, że nie wiem, przeszedł tą grę, ucieszył się, że o matko, dobra, poużywałem samonów, poużywałem czegoś tam, przyzywałem kolegę, przeszedłem grę, fajnie, mam zaliczoną kolejną gierkę, super, good for you, kolego. Ja się cieszę, nie będę ci kazał grać w taki sposób, w jaki ja gram. Co nie zmienia faktu, że jakby Soulsy u trzonu zostały stworzone właśnie, mam wrażenie, bo nie rozmawiałem z Miyazakiem, ale po wywiadach i tego, jak ta gra jest stworzona, domyślam się, że taki był główny zamysł, żeby właśnie pokonywać słabości. I oczywiście Miyazaki sam mówił o tym, że te samony są po to, żeby sobie pomagać, koop jest po to, żeby każda osoba grająca w Soulsy wchodzi z dokładnie takimi samymi możliwościami, ale kończą się na różnych rezultatach, żeby można też było sobą pogadać o swoich doświadczeniach. Dlatego ponownie, ja nikogo nie gatekeepuję i nie mówię mu, że nie powinien grać w jakiś tam sposób. Jeżeli uważasz, że Elden Ring jest dla ciebie za trudny, ale jesteś jakimś pseudoelitarystą, który sobie powie, nie, ja będę grał, nie będę używał samonów, nie będę używał koopa, nie będę używał magii, no to co ja mam ci, gościu, innego powiedzieć? Git fucking good! Jeżeli nie umiesz sam przed sobą przyznać, że słoik ci w dupie pęka, jak na nim klękasz, przepraszam, jak na nim kucasz, i mimo to nie chcesz się zniżyć do używania tych rzeczy, no to co innego można ci powiedzieć niż git fucking good. Nie, nie, ty nie umiesz grać w Soulsy, bo jeżeli nie przeszedłeś Soul level 1 albo nie zrobiłeś no-hita, to jesteś petem jebanym, tfu na ciebie, a nie prawdziwym graczem Soulsowych. Albo coś w tym stylu. Ale znowu, trochę zboczyłem z tematu, bo teraz znowu wchodzę w tę pseudoelitarność, nie? Bo to jest w ogóle trochę tak tych ci elitaryści Soulsowi, którzy nie mają tych realnych osiągnięć, nazwijmy to w cudzysłowie, w postaci właśnie hitlessów, to jest takie trochę jak elityści szachowi, którzy myślą, że są lepsi, inteligentniejsi od innych, bo grają w grę drewniane bierki, które mają 2000 lat i się poruszają po polu 64 pola, a tak naprawdę nie przebili 1200 elon, ale będą ci pierdolić, że oni są nie wiadomo jak wspaniałymi szachistami i w ogóle są przecież elitarystami, bo grają w królewską grę, jaką są szachy. Jakby jest pewna konotacja pomiędzy graczami Soulsów a szachistami. I oczywiście znowu tutaj mówię o tych graczach Soulsów, które są takimi standardowymi graczami, jak i ja. Ale wracając już do tematu. DLC
CEG właśnie pokazał pewien problem, że po prostu ludzie są w stanie przeraszować tych bossów, co też na przykład dużo streamerów dotknęło zagranicznie, taki na przykład Asmongold, który wcześniej był przyzwyczajony do tego, że jakim on to jest wykwintnym graczem Soulsów, a tak naprawdę najczęściej miał buildy, które po prostu pozwalały mu raszować bossów, pozwalały tak zwany face rolling przez nich robić i po prostu overlevelowany wpierdalał się na tych bossów. Nagle w DLC-ku się okazało, że ej, twoja postać została zeskalowana, nie dasz rady tego zrobić i nagle się okazało, że streamerzy i inni gracze mają problem, ale to ponownie nie wynika z trudności samego DLC, tylko z tego, jakie broken możliwości dawała im podstawka poprzez chociażby overleveling. Bo już teraz nie chcę się czepiać konkretnych buildów, bo to jednak jest RPG, jak ktoś se stwierdzi, wchodząc do Elden Ringa, nie wiem, ej, chcę pograć magiem, lubię magów, chcę pograć w RPGów magiem, no to oczywiście nie będzie teraz googlować, sprawdzał, czy mag przypadkiem nie jest zbyt OP, czy powinienem grać magiem w Elden Ringa, nie? Są też zupełnie dwa inne przypadki. Dużo osób w ogóle ma totalnie w dupie te seedy, te, o, zobacz, o, to, widzisz? Tego potrzebujesz. Tego potrzebujesz. Te nasiona, Scatu Tree Fragment to się chyba nazywa, które jak zbierasz dają ci blessingi, to jest totalny game changer. Ludzie to mają w dupie, w ogóle nie eksplorują tego DLC-ka, tylko latają od bossa do bossa i nagle mają Pikachu face, że sobie nie radzą, mimo że kurwa Elden Ring, przeciwieństwie do starszych Soulsów, w końcu ma sensowne tutoriale. I jak wchodzisz tego DLC-ka, od razu dostajesz na mordę informację, że ej gościu, będziesz tego potrzebował, bez tego będziesz dostawał na pizdę, bo masz zwiększony damage, jaki w ciebie wchodzi i ty słabiej bijesz bossów. I to wiecie, to jest tak, jakby ludzie w podstawce mieli nagle w dupie eksplorację i zbieranie estusów, ich jakby wiecie, ilościowego upgrade'u, jakościowego upgrade'u. No i nagle płaczą, że bossy są za trudne, bo boss go gasi na 3 hity, bo oczywiście levelowanie wigoru też jest dla frajerów i nikt tego praktycznie nie robił przed DLC-kiem, bo po co, skoro mogli się glaskanonować overlevelowo i tam 30 wigoru to mi wystarczy. I potem jest płacz, że boss mnie bije, 1/3 HP mi zabiera jednym atakiem, a jak ja używam estusa, to nie, mam tylko 2 estusy na tą walkę i te estusy mnie nic nie liczą. No to jest analogiczne ten. Dlaczego ludzie nagle traktują te seedy, te fragmenty jako coś, co jest opcjonalne? Nie, to jest stały element progresji DLC-ka. I oczywiście ktoś może się czepiać tego, że to nie jest dokładnie to samo co estusy i ja się z tym argumentem zgadzam, ale spokojnie to jest argument, który bardziej dotyczy właśnie jakichś speedrunnerów i hitleców, bo tak, to jest irytująca w pewnym sensie mechanika, bo jeżeli, nie wiem, chcesz robić no-hitruny, jeżeli chcesz robić speedruny, to na każdej nowej postaci będziesz to musiał i tak zbierać, nawet jeżeli wydaje mi się, że robisz no-hity, ale może znowu jakiś prost mnie poprawi, bo wydaje mi się, że zrobić no-hita na, nie wiem, ostatnim bossie DLC-ka, nie mając żadnego tego seeda, to jest rzecz praktycznie niemożliwa, ale może się mylę. Wiadomo, że to nie jest dokładnie to samo i rozumiem, dlaczego pewna grupa osób może mieć coś przeciwko temu, że te fragmenty są rozsiane po całym świecie gry. I oczywiście te fragmenty również sprzyjają temu, żeby w pewnym sensie się overbuffować, jeżeli najpierw sobie poeksplorujesz grę, bo podejrzewam, że to, że ich tam max level tego blessingu jest 20, to nie znaczy, że to jest wymagane, żeby na przykład zabić last bossa, nie? Podejrzewam, że możesz mieć tego dużo mniej. Ale ktoś może powiedzieć, no nie wiem, ale, no nie wiem, do Renali mogę mieć max 3, bo dalej już nie dam rady eksplorować. Gościu, kurwa, ty nie umiesz eksplorować, jeśli twierdzisz, że nie jesteś w stanie mieć więcej tych fragmentów na Renali niż 3. Ja mogłem mieć level 6 na niej, a i tak nie zeksplorowałem wszystkiego. Tylko celowo się nie zlevelowałem, żeby zobaczyć, czy dam sobie radę na niższym. Więc można to zrobić. Jeżeli chcesz, to również możesz podejść do tego DLC-ka w podobny sposób, jak podchodziłeś do podstawki. Tylko teraz nie jest to aż tak ci łatwo podane na tacy, jak to było w podstawce, gdzie po prostu mogłeś sobie biegać te obszary i w kółko levelować bez większego problemu. Tylko teraz faktycznie musisz się przyłożyć do tej eksploracji i coś znaleźć. A jeżeli ktoś mówi, że obszary w Elden Ringu są mega dobrze pookrywane i bez guide'ów nie da się ich dobrze znaleźć, no to ponownie odpal sobie guide, jeżeli już psycha ci naprawdę klęka. A po drugie, jeżeli twierdzisz, że są aż tak dobrze poukrywane, tak naprawdę nigdy na poważnie nie eksplorowałeś Elden Ringa i nawet nie próbowałeś tego robić. Mam wrażenie, że wyzywałem dopiero co elitarystów soulsowych, a sam dopiero co brzmi jak elitaryst soulsowy. Tak czy inaczej, no nie wiem, no Brunecia kończy właśnie ostatniego bossa na macie do tańczenia po 4 godzinach, odkąd wyszło DLC do Elden Ringa. Ty mi coś pierdolisz, że lew jest za trudny, albo że ktoś ma streama z Renali i siedzi na niej od 24 godzin. Ludzie w Elden Ringu, przeciwieństwie do innych soulsów, trochę poszli na wygodę pod niektórymi względami i trochę zapomnieli, czym te gry stoją, bo nagle ludzie są oburzeni, że gra o trudnych bossach ma trudnych bossów. Ja naprawdę nigdy się nie czułem jakimś super wyjadaczem Soulsów.
Na Lwie spędziłem 2,5 godziny, miałem na nim 80 prób. Na Renali spędziłem niecałą godzinę, miałem na niej 30 prób, na Hipopotamie niecałe pół godziny, około 20 prób. No nie wiem, to są naprawdę ci trudni bossowie, którzy łamią kręgosłupy. Ta Renala, ten trudny boss, w którego chłop wpierdolił się młotkiem i ją po prostu tak stanował, że ona nie mogła nic zrobić, to jest ten boss, który ci nie daje wytchnienia? Czy może tak trudny jest ten Elden Ring ogólnie jako całościowa gra, gdzie złota rybka chłopa przeszła Grafteda, nie pamiętam jaką miał na imię. No ale drugi boss. To jest ten trudny Elden Ring? To jest ten Elden Ring, którego Kai Cenat, który nigdy nie miał styczności z żadnymi Souls-like'ami, ogólnie trudniejszymi grami, co prawda robi tam po 200 prób na Graftedzie i po, nie wiem, po 12 godzin na Mesmerze, ale w końcu Mesmer pada i taki Kai Cenat się mega cieszy. I oczywiście możesz powiedzieć, ja nie jestem masochistą. To ponownie, albo sobie uładł w grę, chyba że aż tak cię to boli na duszy, że sobie ułatwisz grę, no to wtedy sorry, ale git gut, jeżeli cię to boli i ty sobie nie chcesz ułatwić gry. Albo po prostu niektórzy nie mogą się pogodzić z tym, z czym ja się pogodziłem, że na przykład RTS-y nie są dla mnie. I może niektórzy powinni zdać sobie sprawę, że nie każda gra jest dla każdego. Zadaj sobie pytanie, czy na pewno bawisz się dobrze w tej grze i faktycznie w nią grasz dlatego, że chcesz się w niej dobrze bawić, czy dlatego, że czujesz jakąś presję społeczną, że wszyscy w to grają, mówią jakie to jest fajne, ale ty tego nie czujesz, się tego zmuszasz. Bo jak powiedział jeden z moich Sigma widzów, on wprost powiedział, że on nie lubi gier, gdzie umiera po 3000 razy i czuje, że traci swój czas i on po prostu w Eldena nie gra. No i Sigma, nie czujesz tego, wiesz, że to nie jest gra dla ciebie, więc po prostu jej nie męczysz. Nie psujesz sobie życia, ani sobie, nikomu nic nie musisz udowadniać. Nikomu, żadnemu, nie wiem, idolowi z interneta, żadnej społeczności, żadnej grupie znajomych nie musisz udowadniać, że jesteś dobry w Soulsy, w Elden Ringa i musisz je przejść w jakiś określony sposób. A ja tymczasem wracam do napierdalania. W sumie nie wiem jak ten materiał zostanie odebrany, to są takie totalnie moje luźne przemyślenia, które widać totalnie bez żadnego skryptu. Po prostu nie wiem, absurdalne mi się wydaje narzekanie na to, że gra jest trudna w grze, w której chodzi o to, że gra jest trudna, a tak naprawdę jeżeli graliście w jakiekolwiek inne gry From Software, to wiecie, że ten DLC-ek jest trudny. W porównaniu do podstawki Elden Ringa jest mega trudny, przynajmniej moim casualowym, skromnym zdaniem. Co nie zmienia faktu, że naprawdę daje mega satysfakcji i póki co na żadnym bossie nie czułem, żeby były na nim jakieś bullshitowe rozwiązania. Dobra, wracam do grania. To wszystko, co chciałem powiedzieć. Możliwe, że wyszło bardzo chaotycznie, ale trudno. Dartian bez odbioru.